Mamy magazyn sportowy Agnieszka kobuz zawojska i Łukasz Starożytny. No i myślę, że możemy powiedzieć, że wbiegamy w ten poniedziałek z pięknym uśmiechem u nas w studiu Emilia Ankiewicz-Obukowicz, polska lekka atletka specjalizująca się w biegu na 400 metrów przez płotki, olimpijka z Rio, finalistka Mistrzostw Europy, fanka Harry'ego Pottera, z tego co pamiętam. No i tutaj muszę zmartwić panów, od niedawna szczęśliwa żona. Wyspana? E, tak, dzień dobry, nie wyspana. Dlaczego? E, wiesz co, to nie jest moja pora wstawania. Ja tak. <laughs> musiałam wstać trochę wcześniej, żeby ogarnąć psa, dojechać i tak dalej, także no. A oglądasz zmagania swoich znajomych z reprezentacji? E, oczywiście, aczkolwiek w nocy nie wstaję. Oglądałam wczoraj chyba. Wieczorem. Tak, w, wczoraj wieczorem, ale tak nie wstaję, bo tam zaczyna się sesja e, o popołudniowa około 2-3 e, nad ranem naszego czasu, więc. Aż taką, że tak powiem, fanką wstawania nocnego nie jestem, więc. Ja przyznaję, że sobie nastawiam budzik dokładnie na godzinę, kiedy startują nasi. Te, I na trzy minuty budzę się, żeby obejrzeć na przykład sztafetę mieszalną, po czym kładę się spać dalej, bo na całej sesji też bym chyba nie wytrzymał. I nie, nie masz problemu z ześnięciem? Mm, to zależy. <laughs> zwłaszcza, zwłaszcza po emocjach, które e, były ostatnio w tej sztafecie. No były i wydaje mi się, że nadal są. E Emilka, czy mogłabyś nam trochę przybliżyć tą sytuację z takiej strony sportowej? Bo Ania Kiełbasińska wydała oświadczenie, że nie będzie startowała w sztafecie mieszanej. I, i mam wrażenie, że trochę atmosfera się popsuła przez to, bo jednak takie załatwianie... W ten sposób to. No jak ty uważasz? Ja, przepraszam, też jestem sportowcem, więc czasem mogę tu powiedzieć za bardzo swoje zdanie, więc może ty nam powiedz. Boję się, że ja też mogę za bardzo powiedzieć <laughs> swoje zdanie. No ale przede wszystkim. E... Nie wystartowała jeszcze, powiedzmy to, że nie tak, wystartowała. Nie wystartowała. Że... nie wystartowała. I przede wszystkim dla mnie niezrozumiałe jest to, że Ania wydała oświadczenie i nie pobiegła, zamiast załatwić to w sposób taki. Bardziej przyziemny na zasadzie porozmawiania z koleżankami. E, nawet ja bym to zrobiła całkiem inaczej. Ja bym to zrobiła w sposób, że jasne, zazłościłabym się, bardzo bym się zazłościła. E, nawet pewnie pokłóciłabym się z trenerami i bym pobiegła. Mhm. Bo, bo jednak duch drużyny to jest... Dodajmy jeszcze, że ona miała obiecane, że będzie biegła jeden bieg, a nagle się okazało tuż przed startem, że trener chciał, żeby postarytowała i w eliminacjach, i w finale, no i się zaczęło. Ale, tak, ale... Wynikło to, przepraszam, że też tu dopowiem, że z przepisów po prostu polska reprezentacja dowiedziała się dzień e, tak, przed startem. Tak, jest, i to jest wielkie niedopatrzenie i tu jest e, moim zdaniem pies pogrzebany, bo trenerzy polskiej reprezentacji nie wiedzieli o tym, e, że jest zmiana w przepisach, no ale też tak. Jak, y, patrząc po sobie, nawet jeżeli ja zgłaszam swoich zawodników i jest regulamin zawodów, ja go nie odświeżam tak naprawdę co tydzień. To jest, to jest też inna kwestia, że zmiany zostały dokonane, ale nie było o tym jakby większego echa. Czyli głośno nie zostało powiedziane? Głośno nie zostało powiedziane, zostało w, jakby to wprowadzone w regulamin, ale no. Kto z nas odświeża regulamin co tydzień tak naprawdę? No nie, no, jeżeli coś zostało powiedziane raz. To wydaje mi się, że już raczej na, tak, na, na takich zawodach, takiej rangi nie powinno być zmieniane. I... Trener, a związek o, nie no właśnie, powinien tego kontrolować. Kamyczek, kamyczek do związek działaczy. trochę, no, działacze to trochę tutaj zawiedzi. I, I stąd jakby wyniknęło całe nieporozumienie, bo skoro Ania miała powiedziane, że może pobiec w finale i eliminację może sobie odpuścić, chociaż też. Zastanawiające jest to, że ona w oświadczeniu powiedziała, że ona wiedziała o tym przepisie dwa tygodnie wcześniej. Więc zastanawia mnie to, dlaczego nie powiedziała grupie, że jest coś takiego. No właśnie. Nie wierzę w to, że będąc z nimi na zgrupowaniu, trenując z nimi, e, dziewczyny nie rozmawiały o tym, o kolejności, jak, jak będzie to przebiegało i tak dalej. No, jednak to będzie największa impreza tego sezonu. Przypomnijmy też, że jest. Natalka Kaczmarek jest numerem jeden, Ania Kiełbasińska numerem dwa, no i trochę... No I tak... Natalka mogłaby być zwolniona z eliminacji z tego względu, że jest numerem jeden, to jest fakt, więc niezrozumiałe jest dla mnie to, dlaczego Ania nie pobiegła, bo... Ro... A da się pobiec dwa biegi, bo ona, tam się yy, uzasadnienie było takie, że może nie starczyć jej siły na bieg indywidualny, że na tym się skupia i tak dalej, i tak dalej jak to wygląda? Czy jest przygotowana na tyle biegów w ciągu co, jednej... Ania jest w tym momencie w formie życiowej, co świadczą wyniki. E, poprawiła życiówki na, na każdym dystansie praktycznie, na którym biegała. E, jest świetnie przygotowana i jestem Widziałaś pewna... Widziałam ją na treningach. Widziałam ją na treningach i jestem pewna, że dałaby radę pobiec dwa razy jednego dnia tym bardziej 400 metrów. Tym bardziej, że zrobiła to Justyna Święty, która... Biegła chora tak naprawdę. Justyna biegła chora, i zrezygnowała, e, i zrezygnowała ze startu indywidualnego, żeby się podkurować na sztafetę, bo jednak sztafeta jest dla nich kluczowa, jest, e, jest szansą na medal. E, no i powiem szczerze, czy ty już... byś, Justyna Święty w jednym wywiadzie powiedziała, nie wyobrażam sobie startować za nią w sztafecie teraz. Co uważasz o tych słowach? Bo takie są konkretne. To są konkretne słowa, ale to są też słowa pod, yy, pod wpływem emocji, pod wpływem no. złości, złości sportowej. Yy. No właśnie, Emilka, przepraszam, mm -hmm. ale one były wystawione na słowa pod wpływem emocji, a Ania wcześniej wydała oświadczenie. To też tak ciężko, bo widziałam, że dziewczyny Czy... mają jest... duży hejt, ale to one właśnie. Nie przemyślały wszystkiego, ponieważ pod wpływem emocji te. No oczywiście, właśnie o to, o to chodzi, że Ania wydała oświadczenie, umyła ręce i nie dała jakby wytłumaczenia drugiej strony. One jakby się nie. Wiesz, Czy... o, co, wiesz o co chodzi? Nie było takiego porozumienia, że nie Ania najgorszy? wydała oświadczenie, umyła ręce i, i ja swoje zrobiłam do widzenia. A teraz, teraz wyróbcie swoje. No i dziewczyny oczywiście miały prawo być złe, no bo to jest naturalna kolej rzeczy. Nie biegnie nasza druga naj, najlepsza y, zawodniczka, bo. I nie brakuje dwóch sekund do medalu. No. Ale to bardziej chyba najważniejsze jest to, że te brudy w każdej drużynie powinno się brać w szatni. Otóż to. I ja to też chyba tak najgorsze uważam. jest z całej tej oferze. No mówię, ja dla mnie jeszcze jak sam, sam incydent z niepobiegnięciem jeszcze jakoś tam próbuję sobie tłumaczyć, sprawa indywidualna liczy na siebie, nie zależy jej na sztafecie, tylko na swoim dobrym występie. No jednak to jest prestiż indywidualnie tak, startować. Otóż to, to jeszcze jakoś tam w stanie jestem to zrozumieć, ale nie rozumiem tego, że to jest takie pranie brudów i... Jest. Czy ta sztafeta ma szansę właśnie. na medal czy, według czy... ciebie? Myślę, Nadal. Że, e, z Anią i bez Ani. E, myślę, że z Anią ma szansę na medal. E, przecież też ta sztafeta wielokrotnie zdobywała to medale. To też naj... nasza marka. Tak, dokładnie, wielokrotnie zdobywała medale najwyższych imprez. E, a czy bez Ani, nie wiem, nie wiem jak będzie z Justyną. Czy będzie o tyle e, zregenerowana i o tyle zdrowa, żeby dać z siebie maksa? No ale myślę też, że ta sportowa złość trochę, trochę podkręci atmosferę nawet w tej sztafecie bez Ani i dziewczyny dadzą z siebie, zawsze dają 200%, to myślę, że teraz dadzą z siebie 500%, to... aby pokazać i trochę utrzeć nosa. Ale czy to znaczy, że uważasz, że będzie sztafeta bez Ani, czy z Anią? Wydaje... To znasz te wszystkie dziewczyny, znasz te sytuację od środka. To znaczy, no mówię, nie ma mnie tam na miejscu, też nie wiem, co tam się dzieje, nie wiem jak... No mówię, łatwo One chyba dzień przed się do wywiadu. Łatwo... Tak, miała... ale łatwo oceniać nam tutaj, hmm. a nie wiemy co się dzieje, co się a. dzieje tam w, w Stanach. Nie? A jakbyś <laughs> Także... Tak, jakbyś miała stawiać, to będzie z Anią ta sztafeta. Myślę, że Anią? będzie z Anią. Jednak się pogodzą. Uda się wypracować. Czy się pogodzą, nie Inaczej, wiem. uda się ale wypracować uda jakiś się wypra... Wydaje mi się, mówię jeszcze raz, że mi się bardzo wydaje, że może też na to liczę po cichu, że to jednak będzie sztafeta z Anią. Bo z Anią no, mają większe szanse na medal. No, no, to trzeba głośno powiedzieć. Ania jest jednak drugą zawodniczką yy, w rankingu i no, te czasy są też nieporównywalne. No, 50 sekund, 52, 80. Jak mają zawodniczki rezerwowe, no, to, to jest jednak przepaść. Nie? Miejmy nadzieję, że cel uświęca środki i zobaczymy naprawdę tą sztafetę w optymalnym składzie i skupieniu na celu, a nie na tych rzeczach pobocznych. Dokładnie. Przejdźmy teraz do tych pozytywnych rzeczy. Mamy już trzy medale. Dwa y, młociarze Paweł Fajdek, Wojtyk, Wojciech Nowicki i jeden wchodzi na 20 km Katarzyna Zdziebło. Mam wrażenie, że o ile te dwa pierwsze to była formalność, to trochę medal Kasi to jest taki cud. Tomek Majewski tu powiedział, że się nie spodziewa dużo wielu cudów, ale zazwyczaj jakiś się zdarza i czy uważasz, że to był taki trochę takie zaskoczenie no? Wiesz co, ja się znam z Kasią ze zgrupowań o. i ona trenuje z trenerem i tatą Dawida Tomali. Super. Mhm. Więc jak wielkim, ogromnym zaskoczeniem był złoty medal Dawida Tomali, tak tutaj powiem szczerze, że mogłam się trochę spodziewać, bo Kasia bardzo dobrze wyglądała na treningach. Ma fajnego trenera, ma cudowną grupę, bardzo dobrze dogadują się z, z Dawidem i, i Kasia jest bardzo pracowita. Jest bardzo pracowita i trochę się. Mogę inaczej, mogę trochę powiedzieć, że ten medal jej się należał, no ale wiadomo, jak to w sporcie nic się nikomu nie należy, trzeba to sobie wypracować. To jest chyba. Kasia sobie to wypracowała, tak, bo Kasia jest bardzo skromna. Kasia jest ale bardzo dla... skromna. Czeka mnie... drugi, drugi wyścig jeszcze. Tak, i to ten, który teoretycznie liczyła na lepszy wynik. E, tak, no ale no już, że tak powiem, y, ma medal, ma dodatkowe skrzydła, może iść. I może iść po drugim po drugim. Dla mnie to... niesamowite było jak ona szła, ona wyglądała jak zaprogramowany robot w tym. Tak. tym... To nie ona patrzyła jest... na to, że nie. przeciwniczki uciekają, nie. zostają, ona jest skupiona szła... na swoim celu i, i, i idzie po prostu. Jak przecinak. Do... A ja jeszcze tu się odwołam do tej sztafety, bo tak sobie o, pomyślałam, wróciłaś. że oświadczenie było, że jest Ania przygotowana na tyle biegów, o, że ciężko jej właśnie zmienić to i tak dalej. A tutaj chód sportowy, 20 km, i chwilę później jest 35 km i da się. Wiesz, co, to też. E, Inny e, no, wysiłek, rozumiem. Wszystko się da. E, Ania też by dała radę, powiedz, i to fenomenalnie, ten e, drugi bieg. No, to trzeba głośno powiedzieć. E, ale to też jest inna praca. E, nie wiem, może. No, ciężko, ciężko mi to dobrze, ocenić. Już... Ja wiem, I... że ona by dała radę, po prostu. Dobrze, dobrze. Powiedz, e, z czego? Wynika tak dobra kondycja polskich yy, Polski misło, Nie, y, polskich młodzieży. Wojtek Nowicki A. i Paweł Fajdek. Bo to jest taka od lat. Tak, 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 tak. Yy, zawsze się yy, mówiło, że Polska rzutami stoi. Yy, nie... Tak, Anita Wodarczyk, Malwina tak, Kopron. Yy, nie wiem z czego to wynika. Na pewno z tego, że mamy yy, dobrych trenerów ale też wydaje mi się, że rzuty nie są aż tak popularne na świecie, jak inne konkurencje, na przykład biegowe. A może my tak. Słowianie też jesteśmy tak zbudowani, że tak? mamy no pocję mniejsze etiopczycy mają do biegania długich dystansów, a, a, tak. a Słowianie tak. no to jest przynajmniej jest taka część. Polska siła. <laughs> Polish power. No właśnie I myślę, że w biegach jest najtrudniej. Jakby to. Jak... No troszeczkę jest trudno, troszkę jest, ale patrząc właśnie na naszą sztafetę 4400, no to jednak jesteśmy takimi rzutami, że tak powiem. Kiedyś bym powiedziała, że to jest coś nie do przeskoczenia, a jednak da się. Damian Czykier, czwarte miejsce w finale, niby naj... w finale biegu przez płotki na 110 metrów, niby najgorsze dla sportowca, ale w tym wypadku to chyba było bardzo, bardzo dobre miejsce. No właśnie, to jest tak... Te czwarte miejsce to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak zawsze. Więc czwarte miejsce na świecie, myślisz sobie, wow, ale za chwilę myślisz sobie, kurczę, mogłem być trzeci. To już jestem prawie medalistą. Jestem prawie medalistą Mistrzostw Świata. No ale ja uważam, że, że to jest super osiągnięcie i, i to jest naprawdę coś wspaniałego. Czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. Damian powiedział tuż po starcie, że miejsce bierze z zamkniętymi oczami. Tylko czas. W sensie ten bieg nie wyszedł mu do końca. Ale tak. jak patrzyłem na wyniki brązowego medalisty, to on by musiał się poprawić prawie o jedną dziesiątą sekundy, co jest bardzo duże. To poprawić jest bardzo dużo. Życiowy. Tym bardziej, że już w tym roku Damian poprawił rekord Polski i, i naprawdę bił swoje życiówki, więc mówię, czwarte miejsce to jest coś, coś cudownego. Oczywiście tam za kilka lat nikt nie będzie o tym pamiętał, ile miał trzeci, nie? Więc... Ale gratulujemy Dobra. Damianowi oczywiście, absolutnie to jest no, wspaniały sukces i to jest niepodważalne. Emilka, ile, z iloma medalami skończy polska reprezentacja, jak uważasz? Jakie masz jeszcze nadzieje? Yy, no oczywiście sztafeta. <laughs> yy, sztafeta i... Adi, na Suwek. Y, Ada Słek i chciałabym, aby Pia z zdobyła medal. Może Ewa Swoboda. To są takie młode nadzieje. No e... Ewa nie zdobędzie już medalu, chyba że w sztafecie, bo ona w finale nie, pobiegł, nie, nie pobiegła w finale. Ale... A to ja to przespałam. No, to był ten moment. Te. Dzisiaj w nocy odpadła bardzo dobrze, no, pobiegła właśnie. na granicach swojego rekordu życiowego, ale zabrakło troszkę do finału. No tak, no tak. No, to ty jesteś zasz. bardziej doinformowany, ale niewyspany. No. A ja po prostu z mnie A e, Ada sułek, e, e, cztery konkurencje za nią, czwarte miejsce w tej chwili, dwa rekordy życiowe, czyli tak startuje, jak powinna startować w tak. e, e, siedmioboiska. fantastycznie. Minimalne straty do, do podium, no ale teraz są, każda konkurencja jest inna. Czy, ona, e, czy te trzy konkurencje to są takie, które mogą wywindować ją do góry? E, Ada Słówek jest w życiowej formie. E, ona. Ja... Dobrze wygląda, przyznam szczerze. Chciałam powiedzieć, że ona zmieniła swoją sylwetkę przez ostatnie trzy miesiące diametralnie. Jest, yy, tak powiem takim żargonem, wycięta, wycieniowana, jest. wygląda super. W zawodach kul kulturystycznych tak, mogłaby być Wygląda super. Yy, no i oczywiście widać, że jest w życiowej formie, jest mentalnie, a boba. jest mentalnie cudownie przygotowana. Poznokieć się złamał? Nie, wbiłam sobie coś w rękę. Nie bądź yy, tak. miękka, tylko opowiadaj. E, no więc y, myślę, że Ada ma szansę na. na... Przepraszamy <noise> bardzo, trochę. <noise> trochę nas rozproszyła sytuacja, ale wszystko dobrze z palcem w e, Ada ma się. szansę na, na medal. medal. Ada ma szansę na medal. Y, myślę, że jeszcze może dużo pokazać w rzutach. Już zrobiła teraz życiówkę w kuli, więc, więc jeszcze wszystko, co najlepsze, oby przed nią. Czyli trzymamy kciuki. Cały Za czas. Adę. Emilia, teraz troszkę inny temat, a mianowicie ty. Skończyłaś swoją karierę. Można powiedzieć, że jesteś młodą emerytką. Tak jest. <grym> w jednym wywiadzie na pytanie. Bardzo młodą emerytką. <grym> a gdybyś nie biegała, to co byś robiła, odpowiedziałaś: Nie mogę ci powiedzieć, bo to jest mój plan na okres po zakończeniu ścigania. Nawet rodzicom nie mówiłam. Możesz nam zdradzić, o co chodziło? To już dawno i nieprawda. <grym> Nie, wiesz co, to już jest nieaktualne. Teraz y, zajęłam się całkowicie czymś innym. Y, okay. Mianowicie pracuję w Instytucie Sportu, robię tam dosyć ciekawe projekty. Tak, wiem. <grych> Brałaś udział. Y, dosyć ciekawe projekty. Dodatkowo mam swoje grupy treningowe, grupy amatorskie, więc. Y, krótko mówiąc, nie mam czasu na nudę, której się bardzo bałam. Bałam o, się, właśnie. bardzo się bałam, że, że nie odnajdę się. W życiu po życiu, w takim normalnym życiu. Ja mam wrażenie, że ty nie jesteś w stanie się nawet nudzić takimi normalnymi rzeczami, jak picie kawy, czy takie po prostu proste rzeczy. Jak ja na ciebie patrzę, to mam wrażenie, że twoje życie to jest wiesz. Jedna wielka, pozytywna emocja. A patrzysz na mnie czy na Instagram? <śmum> Pamiętaj, że internet kłamie. <śmum> no i tutaj pies A jak jest W rzeczywistości w takim mówi? razie? W rzeczywistości lubię się nudzić. Oczywiście lubię się nudzić, lubię też nic nie robić, ale. Nie za długo mhm. Lubię sobie pomilczeć, wypić kawę w spokoju Naprawdę lubię się nudzić Ale no mówię Ta nuda nie może trwać za długo, bo jednak W życiu potrzebny jest balans I jak, jest, jak zazwyczaj jest mnie wszędzie pełno Jestem dosyć yy, Uśmiechnięta, wesoła I pogodnie nastawiona do życia Tak czasami też lubię po prostu pomilczeć, ponudzić się Wypić w spokoju kawę I, i znaleźć taki balans i, I ciszę, nie? Czy jesteś zadowolona ze swojej kariery? Zrobiłaś sobie takie podsumowanie. Oczywiście, że zrobiłam. W pierwszym momencie nie byłam zadowolona, bo zawsze uważałam, że to za mało. Ale tak jak po kilku miesiącach y, usiadłam sobie, to jednak stwierdziłam, że y, będą, za, że zaczynając, y, nie marzyłam nawet, że zdobędę jakby nawet jakiś medal mistrzostw Polski, czy że pojadę. Na Igrzyska Olimpijskie mówmy głośno. Tam się nie dostaje biletu, tylko zdobywa. Nie? A ja kiedyś czytałam takie komentarze, że pojechałam, bo jestem dosyć ładna. No bo no Emilia, by... i sama nie chciałam tego tematu. No właśnie. ja tak kiedyś przeczytałam. A sama jesteś. Y Miss Rio. O boże. Emilia, sama chciałaś na to Nie chciałam. No więc y śmiechem, żartem to. Za urodę to... nie dają biletu, drodzy słuchacze, nie. Nie, o to internet jest w błędzie w takim razie. Ja e, nie rozmawialiśmy no. o tym, że Instagram ma życie i tak, internet ale i tak dalej. E, wiecie co, ja jestem zadowolona, bo mówię, nigdy nie marzyłam o tym, że pojadę na igrzyska, że zdobędę medal na uniwersjadzie i tak dalej, i że poznam tylu wspaniałych ludzi, będę blisko światowej czoł czołówki e, i będą to naprawdę moi to, to będą to Moi znajomi, tak naprawdę. I, i dla mnie to jest e, wielki sukces, bo mówię, ja zaczynałam trenować e, gdzie nie miałam tartanu, nie miałam płotków, e, bloków startowych, więc po prostu sobie biegałam, bo biegałam. E, no a jednak zaczęłam biec szybciej. dalej, troszeczkę szybciej, i, i to się dosyć fajnie rozwinęło. I dla mnie, jako dla początkującej zawodniczki, zawsze e, marzeniem sportowym był. Udział w igrzyskach olimpijskich. I, te I spełniłam marzenie. te marzenie z nawiązką, bo by byłam w półfinale. Tak. Także dla mnie to jest. Jestem spełnioną zawodniczką, mimo że nie osiągnęłam najwyższych. Najw każdy ma swoją olimpiadę, pamiętajmy o tym. Yy, tak więc super cel spełniony, miejmy nadzieję. Krew się że... pojawiła na palcu Emilii, ale na szczęście dobrnęliśmy do końca szczęśliwie. Dziękujemy tak bardzo. Emilia Jankiewicz obukowicz była naszym gościem. Dziękujemy.